Janeta, to jest zakończenie roku szkolnego, a nie potańcówka w Mielnie. Co w Mielnie? Białą bluzkę i spódniczkę granatową proszę sobie wybrać. Nikt tak nie nosi. To będziesz prekursorem. Nigdzie w tym nie pójdę. Ty się ciesz, Janeta, że ci mama chce w sklepie kupować, bo twoja babcia to chodziła w ubraniach po dzieciach sołtysowej sąsiadki. A na zakończenie roku to 5 kilometrów przez wieś biegłam, żeby mi psy rajtuzów nie rozszarpały. A rajtuzy to o 0,5 metra za długie miałam, no, bo córka sołtysowej 2 metry, dryblas jeden, normalnie baba na szczudłach. I trzeba było sobie radzić. Ja nie chcę być taki duzie. Tobie mikrusek nie grozi, no, matka zdziebełko wątłe, a ojciec kurdupę ledwie co od ziemi odrósł, no, pu. Mamo, w sklepie jesteśmy, a Staszek ma 1,85 m. No i córka sołtysowej by mu mogła na łysinę pluć, jakby czapkę zdjął. Dlaczego babcia musiała z nami iść? Bo garsonki szuka na imprezę. To znaczy pogrzeb koleżanki. Patrz, Janetka, jakie tam kompleciki. No, może sobie takie same weźmiemy. Idę przymierzyć. Będę wyglądać na zakończenie jak babcia na cmentarzu. Dobrze, wychodzimy. Nic ci nie kupię. A na zakończenie roku pójdziesz tak, jak stoisz. Naprawdę? Dzięki, mamo. Kocham cię. Jerenka, jakbym ja taką fuksję różyk wzięła. Super jest, babcia. Weź sobie. No. Super, babcia. Na pogrzeb? No, to taka daleka koleżanka. Trumna będzie w kolorze mahoń, bo dzwoniłam i pytałam. Będzie pasować?